patrzcie na to lodowisko! Kotki! To jest babcia Ilonka. Gotowe! Nareszcie są ferie! Śniegu nie ma, ale to nic nie szkodzi. Wyciągnę w góry rodziców na sanki. Tam zawsze śnieg. Mamuś, tatuś, wstawajcie! Mamuś! No bo wiesz, mama wstaje wcześniej, a ja muszę się do kogoś przytulić. Mój przytulasek! Dzieciaki, przecież są ferie, czemu wy nie śpicie? No właśnie są ferie, wstawajcie, jedziemy w góry. Dzieciaczki, co to za krzyki? Mamuś, pakujcie się, są ferie. Jedziemy w góry na sanki. Oj, Sarusz, to niestety tak nie działa. Ferie są dla dzieci, a dorośli muszą iść do pracy. Mama ma rację, my dorośli żyjemy w poważnym świecie. Ty chyba nie. Ale ja chcę śnieg i lód. Biedne dzieciaczki, to zabierz ich chociaż przed pracą na lodowisko. Ale ja przed pracą zawsze jeżdżę na trening na siłownię. To zrobisz sobie trening na lodzie. Super pomysł, Sarusiu, to ja już lecę do pracy, pa! Dobra, ubierajcie się, zjedzcie jakieś śniadanie, a ja zaraz się ogarnę i do was przyjdę. Okularki. Ta-dam! Zjedliście już? To chodźcie na te łyżwy. Ale ja oglądam bajkę. Jaką znowu bajkę? 44 koty na Nickelodeon. Wikuś się mocno w to wkręcił. No dobra, ja też troszkę. Dobra, dokończycie oglądać jak wrócimy. To leci też na Netflixie i na TVP ABC. Chodźcie. Oj, łyżwy zaczekają. Dokończmy tą bajeczkę. Ja chcę dokończyć bajkę. Chcieliście na łyżwy, to idziemy. Ja zaraz w ogóle muszę jechać do pracy. Zadbam o to, żeby mieli udane ferie. Patrzcie na to lodowisko. Kotki, my chcemy kotki. Są ferie, nie możemy cały dzień siedzieć w domu. Jesteśmy na lodowisku. Przynajmniej z pingwinkiem może się nie wywrócę. Od tego bicki raczej nie urosną. Przynajmniej mam tutaj trochę lodu i śniegu. Hej! Robię fotkę na Insta. Nie jest tak źle. Dobra, na dzisiaj mam dosyć. Chodźmy stąd. Dobra, tato. Tata, co teraz robimy? Ja jadę do pracy, a wy zostaniecie z babcią w domu. Babcia! O, cześć babcia, fajnie, że jesteś. To jest babcia Ilonka. No wiecie, ta od dziadka. Do kogo ona mówi? Nie wiem, wyrośnie z tego. Lecę do pracy. To pa, dzieciaczki, bądźcie grzeczne. Co chcecie dzisiaj robić? Ja chcę oglądać kotki. Kotki pooglądasz wieczorem, a może teraz pójdziemy na spacer? Tak, chodźmy ulepić bałwana. Ulepimy dziś bałwana. Ale wiecie, nie ma śniegu. Babciu, nic się nie ma. Damy radę. Biedne dzieci, kolejne ferie bez śniegu. Ty sobie usiądź, a my zrobimy największego bałwana świata. Trochę inaczej sobie wyobrażałam ferie zimowe.
Myślałam, że będzie mnóstwo śniegu. Ale nic, trzeba sobie jakoś radzić. Dzieci to mają wyobraźnię, ale niech się pobawią w piasku. Babciu, popatrz, gotowe! Jak wy to zbudowaliście? Moje wnuki są niesamowite. Babciu, mogę iść po Elizę? Dobrze, ja jeszcze chwilę pochuśtam Wiktorkę i pójdziemy do domu. Śniegu nie ma, ale przynajmniej spędzę ferie z przyjaciółmi. 2 tygodnie wolnego, ale będzie super. Kotki, kotki. Dobrze, zobacz sobie jeden odcinek, a ja tymczasem zrobię obiad. Jupi! Wyjechała na całe ferie. No nic, zadzwonię do Piotrka. Z nim też jest super. Halo, Piotrek, przyjdziesz do lasku? Zbudujemy tą naszą bazę, tą wiesz. Co, jesteś na Majorce? Ach, no dobra, to pa. Wszyscy wyjechali, naprawdę. Czemu moi rodzice nie mogą wziąć wolnego? To jednak chyba nie będą takie fajne ferie. Cześć babci, już jestem. Tak szybko wróciłaś? Mhm. A gdzie koleżanki i koledzy? Wszyscy wyjechali na ferie. Miau. Nic się nie martw, ja się z wami pobawię. Zjemy szybko obiadek i zagramy w fajne gry. Inni jeżdżą na nartach, a ja gram z babcią w kółko i krzyżyk. Babciu, potańczymy? Jasne! No babcia wymiata. Babcia, to jest super. Teraz my ci pokażemy, jak to się robi. Wow, nieźle. To był ciężki dzień w pracy. Byłem tam aż 4 godziny. Uch, to ja wracam do dziadka, a jutro znowu do was przyjdę. Pa, babcia! Dzięki, babcia! Ja to chcę! O, nowa gazetka! Dajcie, ja to chcę! Ale one będą w kiosku dopiero 30 stycznia. Co, ja chcę YouTube! Co on tak beczy? Bo chcę gazetkę 44 koty, a w kioskach dopiero będzie za tydzień. Wiktor, nie becz, proszę. O to chodziło? To już wiem, po kim mamy tą moc. Chodź, otworzymy ją w moim pokoju. Naprawdę z nimi można dostać kota. 44 koty. To jest disco latarka, idealne do koncertów. Ale fajnie, że powstał magazyn z twoimi ukochanymi kotkami. Można się dowiedzieć nowych rzeczy o kociakach. Robić im kreski. Poczytasz mi? Jasne, a wiedziałeś, że są takie zabawki z kotkami? Ja je chcę! A tu jest tyle ciekawostek o kotach! Tu jest konkurs! Konkurs? Zobacz, jakie są super nagrody do wygrania! Wystarczy tylko zrobić plakat i wysłać! Zrobimy? Tak, ale ja chcę dzisiaj nagrody! Zrobimy plakat, wyślemy i poczekamy! Ja chcę dziś... Spróbuję jednej sztuczki! Wow, dzięki, Sara! Łohoho, wyskoczyły nam super fajne zabawki! Mamy Pilu, Lampo i Klopsika! I książeczki naklejkami. A co to? Komin i czapka i nawet nauszniki? Jakieś
Zrobimy plakat, wyślemy, może wygrasz. A to jest taki miliusie. Jak się podzielimy kotkami? Kogo bierzesz? Klopsik i na motorze będę miał. Cztery główne kotki to Lampu, Milady, Pilu i Meatball, czyli Klopsik. One mają klub w garażu i robią tam super fajne koncerty. Te kotki mają super moc. Jak my. Jaki fajny zestaw. Napiszcie mi na moim Instagramie, czy oglądacie tą bajkę. Ja mam fajny motor. Moja Pilu ma śliczną toaletkę. Ma tu lusterko, wiatraczki i łóżeczko. Jadę to ciebie. Pora wydostać resztę kociaków. Wow! Tutaj mamy zestaw koncertowy. Gitara, mikrofon i lampo. A mój klopsik ma keyboard. Proszę Państwa, zapraszamy na Kaci koncert. Ale co to za koncert bez oświetlenia? Teraz dużo lepiej. Zaczynamy! A tu co mamy? Książka z naklejkami. Jakie fajne zadania i rebusy. Lubię takie rzeczy. O, a tu te naklejki. Naklejki. No to w ferie nie będzie nam się nudzić. Pamiętajcie, że 30 stycznia ta gazetka pojawi się w kioskach i możecie wziąć udział w konkursie. Siąciu, te nagrody. Na dzisiaj to by było tyle. My się bawimy, a z wami się żegnamy. A jak się wam podobało, no to dajcie łapki w górę. Kocie, pa!